A kto prowadził? Bus? Kto to jest przełożony? Przełożony jest to, korozy. No oczywiście muszą mi teraz wiercić. Było już, co policjanci myślą o ochronie, co policjanci myślą o wod, o straży pożarnej, więc dzisiaj będzie co policjanci myślą o wojsku polskim. Ale teraz dobre pytanie zadał. Ja jestem Bagiet, były policjant, mówił o służbie w policji bez cenzury. Zapraszam na odcinek. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano Mordeczki Sierżant Bageta z tej strony. Tak jak mówiłem, lubię taki content, Co policjanci myślą o tym, o tamtym? Wiem, że Wy też lubicie. Więc dzisiaj będzie o służbie, można powiedzieć, bratniej, bo pod tym samym orzełkiem, jak to policjanci i wojskowi sobie lubią mówić. Więc służba w Wojsku Polskim. Co policjanci myślą o żołnierzach? Mówię to o żołnierzach zawodowych, bo owociu już na nagrywałem. Słuchajcie, no prawda jest taka, że przynajmniej jak jeszcze pracowałem w policji, nie było takiego nacisku na mandaty. Chociaż ja nigdy żołnierzowi mandatu nie wystawiłem, uważam, że gdzieś tam się trzeba szanować, wiem, że teraz będzie, o, bagieta mi kiedyś wystawili, ja jestem żołnierzem, albo w ogóle, co to za podwójne standardy, no i dobra, jest w tym trochę racji, ale Urywał. po pierwsze z szacunku dla wykonywanego przez nich zawodu, po drugie no, prawda jest taka, że może my się gdzieś kiedyś przetniemy jeszcze na drodze zawodowej, ja też chciałbym być dobrze potraktowany, w sumie nie wiem, co miałoby być do mnie żołnierz, no, ja pracę szanuję jak najbardziej i tutaj nic absolutnie nie mam do na przykład do zbrania Polski jeszcze teraz, jak jest taka sytuacja u nas za wschodnią granicą, no to jak najbardziej wszystkie te zbrojenia, doposażenie, podwyżki dla żołnierzy, jak najbardziej rozumiem. Natomiast też policjanci wiem, że mają takie poczucie trochę niedowartościowania i trochę takiego nierównego traktowania, że na to wojsko gdzie takie chore siano i oni mają cały czas podwyżki, a my tych podwyżek mieliśmy, bo już nie jestem policjantem, mieliśmy odpowiednio mniej. I te pieniądze były przynajmniej na poziomie takiego. Powiedzmy, nie wiem, podoficera. Tak jak ja byłem starszym sierżantem, no to zarobki były nieporównywalnie większe w wojsku. Nie mówię tutaj o takim poziomie bardzo podstawowym bo tam chyba nawet w tym momencie jakoś te zarobki szeregowego policjanta i szeregowego żołnierza się jakoś turbo nie różnią. Zanim przejdę do dalszej części materiału, słuchajcie, moja kumpela Teresa Adamkiewicz, która jest policjantką policji konnej w Poznaniu uległa bardzo ciężkiemu wypadkowi. Przebieg po niej koń po prostu stratował ją. M, Teresa ma aktualnie usuniętą nerkę śledzioną. jest w śpiączce farmakologicznej, ma rozległe urazy wewnętrzne. Zbieramy na nią pieniądze, mamy nadzieję, że wszystko się, że wszystko się ułoży, także. Macie link do wsparcia w komentarzu, macie link do wsparcia w opisie odcinka. Jeżeli mieliście na przykład jakiś taki pomysł, żeby wesprzeć mnie gdzieś na Patronajcie, czy w ramach jakiegoś donate'a na, na Twitchu, gdzie streamuję, to odpuśćcie sobie te donate, odpuśćcie sobie jakieś Patronajty w tym miesiącu i po prostu proszę Was, żeby to, co chcieliście gdzieś tam przekazać na mój kanał, wpłacili w całości na Teresę. A jeżeli nie, to po prostu prosiłbym, żebyście udostępnili ten film albo puścili mojego posta na Facebooku lub Instagramie. Wiem o tym, że strażacy, na przykład, szczególnie na tym bardzo takim wstępnym poziomie, mieli duże poczucie też niedowartościowania, bo gadałem z nimi o tym, bo wiecie, strażacy zarabiają mniej niż policjanci. Mówię tutaj o strażakach, którzy przychodzą dopiero do straży pożarnej. Nie mówię tutaj o jakichś, jakichś tam strażakach na stanowiskach oficerskich czy podoficerskich, ale mówię o takiej, że jak przyjdzie do pracy posterunkowy i jak przyjdzie do pracy strażak, no to generalnie ten posterunkowy jeszcze jak tam ma te dodatki stołeczne za OPP i tak dalej, to zarobi więcej niż taki zwykły strażak. Wiadomo, może straż pożarna ma dużo większe możliwości dorobienia sobie po służbie, no u nas w policji no to było mega trudne dostać jakieś, nie wiem, zgody na dodatkowe zarabianie i tutaj nie mówię o jakichś takich szemranych powiedzmy fuchach, jak na przykład jakieś prowadzenie sobie konto na YouTubie Mi, Mario. i napierdzielanie na policję tylko, czy jakaś stań, stanie na bramce w klubie, tylko mówię to jakieś jakiejś szkole jazdy, jeżdżenie autobusem miejskim, bo tam najczęściej policjanci sobie dorabiali ze względu na to, że często mieli różne, różne praw jazdy, albo mieli jakieś uprawnienia mm, zawodowego kierowcy, czy tam na strzelnicy jako instruktor. No, generalnie była ta abstrakcja i u nas funkcjonowało to tylko w sferze wirtualnej w KMP Katowice i bardzo mało osób takie zgody dostawały, więc tutaj wiem o tym, że strażacy na pewno pod tym kątem mieli lepiej. Wiem, że w wojsku też jest troszeczkę lepiej niż policja, ale to też zależy od przełożonego. Przełożony jest to, na przykład mój dowódca drużyny. Ja tutaj wojskowych jak najbardziej szanuję i wiem o tym, że wojsko boryka się z podobnymi problemami jak policja. Teraz jak byłem na zawodach medyczno-taktycznych, to gadałem z wojskowymi i oni mi nawet mówili, że jak byli na granicy tam razem z policjantami pełnili służbę. To mówią, że w niektórych sytuacjach beton, który widział ze strony przełożonych policyjnych, był kompletnie inny, na innym levelu niż beton, który widział u siebie w robocie, że na przykład. On był z jakimś tam podporucznikiem, będąc kapralem na ty, a tutaj sierżant musiał do dacha bić jakiemuś aspirantowi. No, no, wiecie, o co, o co mi chodzi, tak? Ja, ja nie mówię, żeby się nie szanować, i po coś te przepisy mundurowe są. I ani policja, ani wojska, ani Straż Pożarna to nie jest przedszkola, tylko to jest służba mundurowa, która gdzieś tam na jakiś no, na jakimś. Czekajcie, bo se, se zegarek za luźno zapiąłem i mi nie tętna. Co wie ta główna I na jakichś tam y, konkretnych zasadach to funkcjonuje. Ja wiem o tym, że to gdzieś tam jakiś sens ma. Chodzi mi o genie, generalnie taki klimat roboty. Co myślę o żołnierzach, którzy na przykład, y, nie wiem, przy zatrzymaniu do kontroli drogowej, bo to jest akurat norma, to jest, ja, ja tutaj to widziałem bardzo często. Y, zatrzymujesz chłopa do kontroli drogowej albo kobietę rzadziej, ale generalnie, no, chłopa zatrzymujesz do kontroli, no i pierwsze co, to tam jakaś legitymacja żołnierza zawodowego i że, a, coś tam mordo, pod jednym orzełkiem służymy, no, chyba mi nie dasz mandatu i tak dalej. I słuchajcie, no, niech pierwszy rzuci chaminiem, na przykład postawcie się w sytuacji tego, że jesteś policjantem, zatrzymujecie inny policjant. No, nie wierzę w to, kurwa, jak, jak, jak mi napiszecie, że jest inaczej, to po prostu nie uwierzę w komentarzach, że pierwsze, o czym nie myślicie, to jest to, żeby jakoś delikatnie tam... Przypadkowo niby się blacha wyślizgnęła z portfela, czy tam legitymacja, że no kurde, chyba nie będziemy sobie srali we własne gniazdo, no trzeba się szanować, no i tak dalej. No słuchajcie. I też was nie będę okłamywać, że jak ja miałbym opcję się wykpić od mandatu, chociaż akurat ja mandat jeden jedyny, który dostałem w ruchu drogowym, to dostałem od mojego kolegi i po prostu się klepnąłem w pierdzie, ale miałem do wyboru. Albo nie dostać nagrody, tam 500 zł, albo zapłacić 200 czy 300 zł mandatu. No więc jak sobie to przek przekalkulowałem, to mówię, dobra, i tak mi się bardziej opłaca wziąć ten mandat, niż potem miałem pozłości nie dać nagrody. I kiedyś wam o tym odpowiem, jak dostałem mandat w związku z moim filmem na YouTubie no i wtedy, no. Też bym o tym pomyślał, jakby nie zatrzymał jakiś policjant do kontroli po to, że popełniłem potencjalnie jakieś wykroczenie i mogę dostać kwita, więc tutaj absolutnie nie mam w ogóle pretensji do tych żołnierzy I ja też mega szanuję to, że jakby była wojna, no to jednak ci ludzie ginęliby jako pierwsi, no taka jest prawda i to jest taki trochę haracz, który płacimy żołnierzom za to, że oni, w ramach przepraszam, że tak to brzydko nazwałem, ale to tak chcę jakby dotrzeć do, do, do takiego umysłu przeciętnej, przeciętnej osoby. To jest taki haracz, Raczej trochę, który płacimy żołnierzom w zamian za to, że jak będzie sytuacja W i będzie bardzo źle u nas w kraju, czy tam na jakiejś granicy, czy w ogóle ta sytuacja jakaś geopolityczna się tak pokłada, jak na przykład dla Ukraińców, czy, czy tam dla jakichś innych narodowości, które teraz są w stanie wojny albo mają jakąś sytuację, która nie jest za ciekawa w kraju, no to ci ludzie po prostu godzą się na to, że. Będą ginąć, będą stawiani w bardzo niebezpiecznej sytuacji, i ja to kompletnie szanuję. I tutaj, według mnie, akurat na wojsko nie należy szczędzić ani złotówki. Tym bardziej, jeżeli jesteśmy flanką NATO, i tak naprawdę u nas przebiega ta granica styku z sojuszem, który nas nie obejmuje, i z sojuszem, który jest wobec NATO, no, otwarcie wrogi. I taka jest prawda, bo Rosjanie nigdy nie byli naszymi przyjaciółmi, jest to chyba jedyna nacja, która była do nas wrogo nastawiona praktycznie od zawsze, i tutaj absolutnie, według mnie, nie Powinniśmy jeszcze w tej sytuacji na to szczędzić pieniędzy. Czego żołnierzom zawsze zazdrościłem, jako policjant, czy tam zazdrościliśmy, to jednak była liczba szkoleń. Ja wiem, że tutaj teraz chłopaki będą pisać, ale chłopie, ja to czasami już strzelam mniej od policjanta w skali roku, że te wszystkie poligony i ćwiczenia to one w ogóle to są raz na ile, ale nie ale ja zawsze mówię tak, stary, no dobra, tylko że ja przez całą moją służbę w policji byłem na jednym szkoleniu i to w ogóle nie było tak, że ja sobie mogłem jeździć, a nie pojechałem nigdy, bo ja przez 6 lat, odkąd skończyłem szkołę policji, to chodziłem no, byłem myślę przynajmniej raz na parę miesięcy w, w, w tak, jakimś tam wydziale kadr, czy wydziale szkolenia i kadr nie pamiętam jak to się nazywało i prosiłem się o jakiekolwiek szkolenie, już nawet jakieś z dokumentacji, ale żeby chociaż jechać, trochę się oderwać i zobaczyć jak wygląda szkoła policji po tylu tam latach, żeby mieć jakieś przełożenie, już nie mówiąc o tym, że się prosiłem cały czas o jakieś zatrzymywanie niebezpiecznych przestępców, strzelanie w warunkach podwyższonego stresu, no cokolwiek. Byłem na jednym szkoleniu, które było stacjonarne, i to było szkolenie z jazdy radiowozem. Nie mówię, bo ono było fajne, tam były założone rolki na koła, była mata poślizgowa, i faktycznie pewnie w cywilu bym nigdy czegoś takiego nie, z, nie zrealizował sobie. I chociaż tyle, że fajnie, że na to pojechałem, bo mogłem potem prowadzić bezpieczniej, czułem się pewniej za kółkiem, i do tej pory mi się to przydaje również w takim życiu cywilnym. Natomiast byłem na jednym szkoleniu i to jeszcze nie wyjazdowym, bo musiałem sobie dojeżdżać do Gliwic, to było dwudniowe szkolenie w Komisariacie Policji Autostradowej i tyle. No i szkolenie podstawowe, tak, zanim jeszcze w ogóle zacząłem taką prawdziwą służbę. No a z tego, co na przykład mam jakichś tam kolegów, którzy nawet nie są w takiej regularnej armii, tylko są w wocie, to oni mam szkolenia non stop I ja to rozumiem, że żołnierze jakby nie mają sobie do końca czym zapełnić tego czasu, służbowego, tak jak, jak pracują tam 5 dni w tygodniu po 8 godzin, jak, jak tam normalny człowiek głównie, no to muszą jakoś tam się szkolić i, i od tego są, tak? No, tak samo strażacy nie jeżdżą, kurwa i nie patrolują, miasta, czy się coś pali, tylko jak jest wyjazd, to jest wyjazd, a w międzyczasie mogą sobie jakieś te szkolenia tam robić, czy mogą iść na siłownię, czy cokolwiek, tylko, że to jest jakby w wojsku masz to zorganizowane, jest jakiś tam plan szkolenia, i tak dalej, nie. A w policji, to sobie nie pojedziesz na takie szkolenia, jeżeli, nie jeste, jeżeli jesteś policjantem takim patrolowo-interwencyjnym, jak byłem ja, w OPP jest trochę lepiej, no, bo nie ma na to czasu, nie ma na to ludzi, nie ma na to pieniędzy, więc z tego jak najbardziej w wojsku zazdrościłem. Jeżeli chodzi o takie finansowanie, no to myślę, że teraz też można trochę temu, też można im trochę zazdrościć i myślę, że jest to troszeczkę bardziej kolorowe niż w policji, chociaż zdaję sobie z tego sprawę że wszyscy żołnierze, którzy mnie teraz oglądają, że teraz będziecie pisali komentarze, że tam bagiet co ty pierdolisz, to może tam parę takich jednostek, jakichś bardzo liniowych, desantowych i tak dalej, ale taki zwykły mechol to tam chuja dostaje. I ja sobie zdaję z tego sprawę, ale mówię tak z perspektywy nas. Byłych policjantów czy policjantów, że generalnie w wojsku przedstawia się to przynajmniej w mediach trochę lepiej, i tutaj tego zazdrościłem. Czego jeszcze zazdrościłem? No normalniejszych godzin pracy, bo pomimo służby dyżurnej, która jakaś tam jest, no i wiadomo, jakieś wyjazdów na poligony, to ten grafik w wojsku generalnie jest lepszy. I tutaj, akurat, jeżeli ktoś mi będzie pisać, że to jest nieprawda, to się z tym nie zgodzę, bo nie znam ani jednego żołnierza, z którym bym rozmawiał, który by mi nie powiedział, a miałem z nimi trochę szczególnie, jak jak był COVID, że mamy popierdolone warunki pracy, jeżeli chodzi o grafik, zmiany. Mówię tutaj o zmianach takich, że na przykład raz masz na 14, potem miałeś mieć też na 14, ma się okazuje, że nie i masz wolne. Na przykład ty już przyjechałeś do roboty, bo nikt cię nie, nie raczył powiadomić. Więc tutaj, jeżeli chodzi o robotę, to chyba właśnie najbardziej tego zazdrościłem żołnierzom, że mieli normalny grafik. I wiecie, kiedyś to do, kiedy to dopiero doceniłem? Bo Jak byłem w służbie przez te 7 lat, to ja już byłem tak nauczony tego życia, że nawet za bardzo o tym nie myślałem. To gromadziło gdzieś tam stres w moim organizmie. Ja widziałem, jak się regeneruje nawet po treningach i powiem Wam, że teraz na przykład, ja nigdy nie, nie trenowałem jakoś pod sylwetkę, więc ja wiem o tym, że generalnie wyglądam jak, jak jakiś tam sprawny gość, ale umówmy się, no ja ani nie mam jakichś łap, ani nie mam jakichś cyców zbudowanych, ale generalnie raczej się sobie podobam, jak już mam tak sobie lizać jajka i powiem Wam, że zobaczyłem dopiero teraz, jak się wysypiam, jem dobrze, a ćwiczę trochę mniej w sumie, to widzę, jak się regeneruje, i widzę, że mam trochę mniejszym nakładem pracy, lepsze efekty, jakieś tam treningowe, szczególnie jeżeli chodzi o jakąś adaptację taką neurologiczną, jeżeli chodzi o siłę. No teraz wycisnąłem najwięcej w swoim życiu, w służbie tego nie byłem w stanie zrobić, bo teraz miałem bardzo dopiętą michę na masie i, i udało mi się te 112,5 wyjebać na ławie. Także generalnie jestem z tego zadowolony, ale doceniłem to dopiero teraz, jak zacząłem się normalnie wysypiać, chodzę spać. Zawsze chodziłem późno, bo jestem raczej nocnym markiem, A na przykład nie pamiętam kiedy miałem tak, że zarwałem całą noc, tak jak na służbie. Więc myślę, że to jest rzecz, której chyba zazdroszczę żołnierzom najbardziej, czyli generowania potencjalnie małej ilości nadgodzin, wyłączając jakieś tam poligony, lepszego grafiku w pracy. Podsumowując to wszystko to mega szanuję żołnierzy, absolutnie nie mam nic do finansowania wojska, zawsze szacun dla, dla jakichś tam patriotów, którzy w razie W mam nadzieję, będą, będą nas bronić. Ja nie mówię, bo ja też Pewnie bym poszedł wtedy do woja, bo mam A i jakieś tam doświadczenie związane ze służbą, więc pewnie byłbym zmobilizowany jako pierwszy, jeżeli byłaby taka sytuacja, ale generalnie mega szacun dla zawodowego wojska. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Ja zapraszam na mojego Twitcha, gdzie prowadzę różne streamy, na mojego TikToka, Instagrama, grupę na Facebooku, gdzie dyskutujemy o różnych policyjnych albo nawet wojskowych sprawach, bo mam tam wszystkich, policjantów, strażaków, ratowników, wojskowych, bekasji. I trzewie, Więc tam możemy się spotkać i porozmawiać. Pamiętajcie o wsparciu dla Teresy, dla mojej kumpeli, która uległa ciężkiemu wypadkowi na służbie. Mam nadzieję, że, że to wszystko się jakoś poukłada. Trzymajcie się. I hej.